Baník Ostrava to jedna z czołowych drużyn czeskiej ekstraklasy. Główną postacią w układance trenera Ondreja Smetany jest napastnik Ladislav Almasi, który jesienią strzelił 8 goli i zanotował 3 asysty. To jest mocny rywal, to jest piąta drużyna Ligi Czeskiej. Rywal, który regularnie gdzieś jest w czołówce tej ligi. Myślę, że Lech Poznań w tym meczu wystąpi raczej na galowo. Nie będzie to jeszcze większych roszad w składzie, być może 2-3-4 roszady. Tych przede wszystkim spodziewamy się na pozycji napastnika. Wiemy, że nie ma Mikaela Iszaka i Pedro Roboczo jeszcze w Turcji. Oni mają w ciągu kilku najbliższych dni, może nawet godzin, pojawić się w tureckim Belek. Myślę, że to może być szansa dla takich zawodników jak Artur Sobiech pod nieobecność Mikaela Iszaka, żeby pokazać swoje umiejętności. Być może po raz pierwszy swoje umiejętności będzie mógł zaprezentować pozyskany niedawno Christopher Welde. Norweg dołączył do drużyny w czwartek i niewykluczone, że już w sobotę wystąpi w trykocie Lecha Poznań. Nie spodziewam się go w pierwszym składzie, bo wiemy, że doleciał dopiero w czwartek wieczorem. Jak sam mówił na jednym z filmików w mediach klubowych, był dość zmęczony podróżą, więc pewnie w piątek przeszedł jakąś sesję treningową. Wiem, że były zaplanowane 2 takie sesje, więc myślę, że już w obu wziął udział i w sobotę powinien być gotowy już do wzięcia chociażby kilku minut udziału w meczu z Benikiem. Plotki transferowe wokół klubu z Bułgarskiej nie ustają ani na moment. Według najnowszych doniesień Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl Lech ma być zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Rumunii Adriana Rusa, grającego na pozycji środkowego obrońcy. Jest jeszcze kilka niewiadomych. Na kilku polach Lech nie jest dogadany ani z węgierskim klubem Fehervar, ani z samym zawodnikiem. Znaczy, z samym zawodnikiem jest trochę bliżej. Wydaje mi się, że tam zostały już uzgodnione warunki, no ale klub szuka jeszcze zastępstwa dla Adriana Rusa. Kluby mniej więcej gdzieś też się dogadują w kontekście kwoty. No jest to zawodnik, który na pewno i ma potencjał, żeby być jednym z lepszych zawodników w lidze na tej pozycji. Swój pierwszy mecz kontrolny podczas zgrupowania w Turcji Lech rozegra w sobotę o godzinie 15 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy na retransmisję tego spotkania na kanale FanClub TV tego samego dnia od godziny 22:10.